dobry, dzisiaj dzień drugi, jedziemy do Albuquerque na drugi koncert, wczoraj w Mesie, bardzo fajnie, żywiołowy odbiór, nie spodziewaliśmy się takiego przyjęcia ze strony Arizony i co cieszy, bardzo dużo młodych osób się pojawiło, z takich mocniejszych akcentów to tak zwane moje solo życia w Hexenkessel, czyli bypass. Przełączeniu na solówkę, przy którym nie było po prostu dźwięku. No i cóż, zacząłem się śmiać, nie byłem w stanie tego odkręcić, także poza tym co, rozsypał mi się but na dzień dobry. No, także problemy. Ale przeżyć się będzie lepiej, naprawimy fraktala, naprawimy buty i pociśniemy dalej, także zapraszamy na kolejny koncert, kolejny odcinek. Dzisiaj Albuquerque, zadzwonimy do Saula, może przyjdzie, wpadnie na koncert. Do zobaczenia. Dobra, zakupy. Od największego do najmniejszego. Najpierw na ludków, a później... Michał nie potrzebuje niczego. No dobrze, misja zakończona sukcesem. Mam zakupy. Mam patelnię elektryczną, także myślę, że będę trochę gotował na tej trasie, więc nie umrę. Jesteśmy już w klubie Sunshine. Powinien się nazywać chyba Orange, ale Sunshine Reggae. Works. No, ładnie. Dobra, naprawiamy fraktala. Sprawdźmy co się stało. Hexenkessel. O, JTM 45. To nie mógł być ten preset. Mhm. Bom. Soul X. Działa. Powinno być już dobrze. Piąteczka. Już. Dobra, zdecydujcie się. Nie na krzyżyk. Trzeci Dallas. Idę od strony sceny zobaczyć. Ile ma? 12 stopni chyba jest, tak? A gramy outdoor. Czyli na zewnątrz. Czołem. O kurwa. Cześć, jak widzę już czapka. Sezon zimowy rozpoczynasz? Thank you.
dzisiaj dosyć szybko się rozkładamy. Widzę, że sprzęt już jest podłączony. Ty, ale patrz, kabel leci. Mój już też, prawie. To kabel trzeba podłączyć. Także luz. Youth eats live music. No tam merch. Kurde, jak wieje. Wygląda, jakby się koszulki suszyły. Ktoś rozwiesił pranie. Ojej. No dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie. Robię w Dallas, nawet są backupowe gitary. To jakie? Panowie? Tam już lokalny promotor, już tam wie, że tam... Strzela, tak. Skafander, czy widziałeś tam Gibsony? Chris Jones w tym? Taki zajebisty Les Paul? Kurwa, zaraz go chyba normalnie zawinę. Będę miał pamiątkę ze Stanów.